się tutaj tą drogą, przejeżdża się po prostu przez most, leci się tam za tymi drzewkami, tam jest parking i myślę, że to najbardziej dogodna miejscówka do zaparkowania samochodu, bo można też iść na główkę. Tak, jak najbardziej. Mamy blisko na główkę, mamy blisko tutaj do tego portu, tak, do tego kanału, tu jest, tak jak mówię, Rega pływa, także mamy dobrą miejscówkę i tu, i tam, czy na główkę, czy tutaj w tym basenie tak samo, nie? Także mamy wszędzie dostęp i dojście. I bardzo dobre dojście, parking blisko, nie trzeba daleko iść. No dobra, i tak kręcisz i wtedy jak czujesz, że ta ryba jest? Ściąga mi wędkę. Ściąga wędkę? A czuć, że tak na przykład, tak jakby tak szarpało? Czuć! No co ty gadasz? No. I wtedy co, jak tak czujesz, to co trzeba robić? Trzeba ją rozwijać. Jednym słowem jesteś kumaty. Kto cię tego wszystkiego nauczył? Tata. No chyba ryba. Wow. What? O żeż ty. Złamieliśmy wędkę, patrzcie. Co ja tu złapałem? Yeah! Mama! Patrz, co złapałem! No i opowiadaj. I co tu opowiadać? No i widzisz. No i uczeń przerósł mistrza, jak to mówią, tak? No. Ja jakieś okonki, pizdryki. No ja ryba! Yeah! Piona! Normalnie szok! Co, puszczamy? Troszkę wysoko tu mamy, ale cóż. Uuu. Adamie, gdzie dzisiaj wylądowaliśmy? Dzisiaj port Mrzeżyno. Było branie. Branie było. Mrzeżyno, rodzinnie, rekreacyjnie, bez napinki. No właśnie, co tu możemy dorwać? Bo słuchaj, tu jest ujście też rzeki. Tak, rzeka Rega tutaj wchodzi. Tu co możemy dorwać? Taki kołobrzyk, szczupak, sandacz. Choć powiem ci, że wcześniej w sumie nie wiem, czy mogę powiedzieć, nie było tego zakazu, bo zakaz był. Przecież zakaz był już od dawna, nie? Tak samo, ale... Chodzi ci o zakaz spinningowy, ten od 15 września do końca lutego. Tak, do końca lutego. Bodajże 3 lata do temu, 3 lata do tyłu, tu jeszcze ludzie trzaskali na spinning i to w październiku i to była tu od mostu do końca tego deptaka, jak szliśmy, kurde, co było te metalowe zejście, to były najlepsze miejscówki na sandacze. I tu potrafili po 4-5 sztuk wyciągać, kurde, i nie było problemu. A teraz to co, widzicie, jest zakaz, nie możemy łowić, ale tak jak teraz to okonek, leszcz, kleń, tak? Także tu jest do połapania. Jak to wygląda sytuacja z leszczami tu? Powiem ci, że przyjeżdżali, tak jak okoliczni miejscowi przyjeżdżali do Mrzeżyna leszcze, a oni sobie podnęcali, tak? I łapali te leszcze i to dosyć ładną płoć tak samo tutaj, nie? I na spawiczek wszystko białoryb, tylko że trzeba było podnęcić, nie? Ale leszcz też jest ładny. Ale gdzie? W tym nurcie rzeki nęcą? Tak, w nurcie rzeki. Normalnie w nurcie rzeki z gliną robią sobie zanęty, żeby była ciężka, po prostu żeby prąd i tak nie znosił, tak? I normalnie na spawiczek i leszcze potrafili ładne ciągać. Za mną mamy dźwig, no i takie zabudowania typowo, powiedzmy, portowe. Myślisz, że to jest dobra miejscówka, bo ta woda tutaj tak sobie krąży, no i takie są nurty dziwne, wiry nawet. Nie, no miejscówka jak najbardziej. Tak samo, kurde, płotkę tutaj, czy o konia. W ubiegłym roku chyba była fajna miejscówka na okonie i powiem ci, połapałem. Tylko już wszystko niewymiar, tak? Ale zabawa przednia. Znaczy na okonia, na płot nie przyjeżdżałem, na leszcze nie przyjeżdżałem, białorybu łowi bardzo mało. Chyba, że z synem, ta. To tylko takie wypady nasze na białoryb. Za mną rzeka Rega. Właśnie, do mostu mamy, podejrzewam, tą część morską, a potem mamy już dodatkowo płatną. Tak, Rega będzie pod PZW, już tu potrzebujemy łopaty PZW za mostem. Choć nie wiem jak tu jest na tych odcinkach po prostu tu koło portu, tak? Bo wyżej na pewno to jest pod PZW, może tu jest jakaś po prostu, nie wiem, organizacja albo coś, nie wiem jak to nawet nazwać. Zrzeszenie, nie? Zrzeszenie, tak. Ale tak normalnie Rega, cała Rega jest pod PZW. Mhm. Dobra, czyli tak, do tego mostu możemy sobie śmiało łowić. Nie widziałem żadnych znaczków, zakaz łowienia, jak to było w Kołobrzegu. Myślę, że można byłoby się tutaj 1 marca pojawić, jeżeli to jest taka dobra miejscówka sandaczowa. Jak najbardziej można by się było pojawić i popróbować. Choć w tym roku byłem 2 razy, ale nie miałem żadnego kontaktu z sandaczem, nie? I powiem Ci, że jak przestali, zaczęli po prostu ludzi już ganiać w tym zakazie, tak? To ucichło gdzieś, że Mrzeżyno w ogóle jest dobrą miejscówką na sandaczy. Ludzie przestali tutaj przyjeżdżać, łowić te sandacze i cisza. Tam mamy port jachtowy. Podejrzewam, że w tym porcie jachtowym łowić nam nie wolno. My jesteśmy z tej drugiej strony, a słyszałeś o jakichś właśnie takich zakazach, gdzie wolno łowić, gdzie nie wolno? Nie, w Mrzeżynie nie. Jedyny zakaz to właśnie, który jest od 15 września do końca lutego i pilnują tutaj tego, bo sam osobiście miałem kontrolę, tak? No i taka płoteczka. Zawsze coś. Coś się dzieje. Zawsze coś, nie? No i do przodu, nie? I do przodu, zgadza się. Także piona. No to szybko. No to szybko, słuchaj. O, żeż ty, patrz, w ostatniej chwili. Buzi musisz dać? Nie. Musisz. No ej, no daj mu buziaka jednego, takiego małego. Nie wiem. Sztuczny. Bliżej już obiektywu się nie da, słuchaj. Rób większego. Jeszcze większego? Rób wymiar. Coś jest. Tak, tu siedzimy do nocy, tak, mimo tego, tak, że pada, nie? Czekam, aż przestanie kropić i lecimy dronem pokazać, jak to mniej więcej wygląda. No trochę będzie mokro, ale będzie fajnie. Padła bateria w kontrolerze. No chciałem mimo wszystko polecieć dla Was. Dron wrócił. Jest tam, ale zobaczcie, są drzewa i nie wiem jak on tutaj będzie chciał wylądować. No ciekawostka, nie? Pierwszy raz w życiu coś takiego. Głupio, że startowałem stąd. Mimo wszystko sobie poradził, słuchajcie. No chwila taka niepewności, ale wrócił do domu, a był naprawdę daleko. Brawo, wrócił!